Witajcie serdecznie kochani na moim kanale Sunlight Tarot. Ja nazywam się Tarotistka Fortuna. Miał ukazać się horoskop właśnie na ten tydzień dla poszczególnych znaków zodiaku, ale z racji moich zawodowych obowiązków i domowych, szczerze mówiąc również, no nie mogłam weekend przepracować, przygotować dla Was tego horoskopu, dla poszczególnych znaków, będzie dla wszystkich znaków ogólnie w tym tygodniu. Od 21 do 27 maja. W poniedziałek karta pracy, zajmiemy się pracą, jest to sukces finansowy, pracujemy i może to też być nowa praca. Tutaj są pieniądze większe, też może być nowa relacja, choć przy tej karcie należy, jest to mało uczuciowa karta, jest to karta pracy. Jeśli nad związkiem, w stałych związkach musimy pracować mocniej, musimy się zmienić, musimy przepracować pewne sprawy, aby nasz związek umocnić. No i tak samo dla samotnych. Coś nam brakuje, nad czymś musimy, nad jakąś naszą cechą charakteru może musimy popracować, aby też właśnie znaleźć partnera. Może wyeliminować niektóre cechy ze swojego charakteru. Ale jest to głównie dzień, w którym jest dużo pracy, no pieniądze także większe. Tak, to właśnie o tym mówią monety. Tutaj kochankowie we wtorek jest to karta też miłości, ale także i spełnionej miłości. Tutaj w stałych związkach powinno być bardzo przyjemnie we wtorek, a dla samotnych możliwość wyboru wśród partnerów. Może będziecie mieli szansę na zapoznanie kogoś, ale także karta kochanków mówi też o różnych wyborach życiowych, nie tylko partnera. Może będzie jakaś decyzja właśnie do podjęcia, nie tylko w uczuciach. W środę karta kielichów, energia kielichów. Energia spełnienia, zadowolenia, łatwość nawiązywania kontaktów przy środzie. Energia właśnie mówi nam o tym, że tutaj możemy kogoś zapoznać do przyjaźni czy do miłości. Energia uczuciowa, energia dużo spotkań towarzyskich, możemy gdzieś się wybrać na jakieś przyjęcie wieczorem, czy spotkać się ze znajomymi na kawie, czy lampce wina. Tutaj ta karta też mówi o możliwości przejadania się, abyśmy uważali na ilości, jakie jemy. O tym mówi też ta karta. W czwartek odejście, może to być odejście, chęć ucieczki od rzeczywistości, może to być jakaś wyprowadzka. Możemy też załatwiać z przyziemnych rzeczy właśnie jakieś sprawy. Uważajmy przy czwartku, abyśmy pozamykali wszystko, abyśmy nie zapomnieli o czymś, na przykład zamknąć drzwi, abyśmy czegoś nie przeoczyli, bo ta karta mówi o tym właśnie. Jest tutaj taka energia, że w pośpiechu, przy przemieszczaniu się, przy wychodzeniu możemy o czymś zapomnieć, przeoczyć. W piątek tutaj mamy energię buław, będziemy zadowoleni. To jest też nowa droga, nowy początek. Tutaj można zacząć wszystko od nowa. Nowe możliwości zawodowe, nowe relacje. Także dużo mówi ta karta As Buław o seksie, o sferze erotycznej. To są emocje. Tutaj właśnie, jeżeli będziemy rozmowę mieli jakąś w piątek, to przebiegnie ona na tak, na przykład kwalifikacyjna rozmowa. I tutaj jest zadowolenie. Zadowolenie i bardzo taka
karta przyjazna właśnie nowym początkom, nowym możliwościom zawodowym. Wszystko, co nowe, może się rozpocząć w piątek właśnie tutaj dla nas, ale także karta zadowolenia. W sobotę król buław, też energia ognia. Tutaj król buław właśnie to jest pomocny człowiek, mężczyzna, energetycznie właśnie bardzo energiczny. On nie daje się łatwo usidlić. Tutaj właśnie też w tej karcie widzimy takiego mężczyznę, który jest zadufany w sobie, ale on jest pomocny, czuje się czasem pępkiem świata, ale takiego mężczyznę w sobotę, jak spotkamy, możemy otrzymać od niego jakąś dobrą propozycję bądź podpowiedź w naszym życiu, więc bardzo dzień dynamiczny z królem buław. A w niedzielę, uważajmy tutaj, piątka mieczy, energia właśnie walki. Tu uważajmy na kłótnię, która nam nie przyniesie rozwiązania. Mogą być tylko przykrości, to jest walka z wiatrakami, takie będzie, jeśli będzie zwycięstwo, to tylko pobieżne. Mogą być też dziwne wiadomości, ktoś będzie tutaj chciał sprowokować nas, zachowajcie spokój. Takie złe relacje, ale też właśnie, to jest karta zdrady, ale tutaj właśnie w zdrowiu uważajcie na przeziębienia i grypę w tym tygodniu, ale także na wszystkie narządy podwójne, tutaj właśnie tak jak migdałki, czy kobiece piersi, czy oczy, wszystkie podwójne narządy. A jakie przesłanie niesie Archanioł Rafael? Wewnętrzny autorytet radzi nam, aby zachować tutaj. Dziękujemy za wsparcie, drogi Archaniele Rafaelu. Z Twoją pomocą znów biorę sprawy w swoje ręce. Słucham głosu intuicji, własnych pragnień i uczuć. Nasza intuicja jest bezbłędna. Nasza intuicja podpowiada nam zawsze to, co nam mówi nasze serce. Wewnętrzny autorytet, słuchajmy tego. To jest taka karta uzdrawiająca na ten tydzień. Wewnętrzny autorytet. Kochani, to wszystko w mini horoskopie na ten tydzień. Przepraszam za opóźnienie i pozdrawiam wszystkich. Wysyłam bardzo pozytywną energię Wam, moi drodzy. Zapraszam do oglądania moich horoskopów, są już miesięczne na czerwiec, wrzuciłam w tamtym tygodniu i do następnego tygodnia. Pozdrawiam Was serdecznie.